Witam Was serdecznie. Dzisiaj będzie przekaz Giseli Cardi z Trevignano Romano we Włoszech z 23 listopada 2021 Orędzie Maryi. Zapraszam Was do wysłuchania. Córko moja, dziękuję, że posłuchałaś mego wezwania w swoim sercu. Masz krzyczeć i mówić z determinacją, że ma spaść na tę ludzkość wielki potop, podczas którego cały świat ujrzy wielki krzyż. Nawróćcie się prędko. Córko moja, proś ludzi o otwarcie serca na moje wezwanie i o to, by poczuli silny ból mego Jezusa. Wkrótce herezja Kościoła będzie silniejsza. Wszyscy to zrozumieją, a przynajmniej ci, którzy mieli mocną wiarę zbudowaną na Słowie Bożym. Demon chce przyjść, by sprawić, żebyście przyjęli jego znak. Uważajcie. Plany są złowrogie, jak dyktatura, komunizm, fałsz i wszystko to, co posłuży do tego, by was kontrolować. Ale nie musicie się lękać. Bóg umie rozróżniać to, co jest dla waszego dobra i to, co nie jest. Zapamiętajcie te słowa. Kto chce znaleźć swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z mego powodu, znajdzie je. Teraz błogosławię Cię razem z Twoim mężem i Twoimi braćmi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Kochani, dziękuję bardzo za wysłuchanie. Oczywiście zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji, a my usłyszymy się już niebawem. Pozdrawiam Was serdecznie.